Siema, jak zauważyliście na mojej tablicy, jest takie marzenie: spływ kajakiem bądź pontonem po rwącej rzece. Co prawda tutaj nie mamy w Świętokrzyskim jakichś tam wielkich rwących rzek, ale trzeba w ogóle się zaznajomić z kajakiem i z wiosłowaniem. Dlatego tutaj za namową Damiana i przy pomocy Kornela, który organizuje takie spływy, udajemy się do Morawicy, gdzie zaczniemy płynąć Nidą po prostu i będę chciał wam pokazać, jak to wygląda. Jesteśmy w Morawicy, dojechaliśmy na miejsce. Tuż przed spływem chciałbym zamienić jeszcze ze dwa słowa z Kornelem, moim kumplem, prywatnie, a służbowo organizatorem tych właśnie spływów. Kornel, powiedziałbyś coś o tych spływach. Witam, Kornel Paradowski z tej strony. Organizujemy spływy kajakowe po Nidzie już od mniej więcej 4 lat. Dzisiaj obsługujemy taką grupę znajomych plus ludzi z zewnątrz na trasie Morawica-Wolica, czyli trasie najbardziej popularną w tym momencie w województwie świętokrzyskim. Trasa liczy około 16 godzin, 16 km. 16 godzin, to byłoby dobre, nie? 16 km spływu, czyli około 5 godzin spokojnego płynięcia. Może jakąś zacznę od rady, którą można dać początkującym kajakarzom. O, przydałoby się, bo ja taki jestem. Przede wszystkim w kajaku dwuosobowym zawsze z tyłu powinna usiąść cięższa osoba. Związane jest to z tym, że po drodze występują przejazdy rzeczne, często pokonywane przez traktory, i po prostu występuje bardzo dużo kamieni na tych przejazdach. Jeżeli usiądzie cięższa osoba z przodu, to dziób idzie niżej, a co za tym idzie, uderzy od razu w kamienie i kajak jest zablokowany, jedna osoba musi wysiąść. Jeżeli jest na odwrót i osoba cięższa siedzi z tyłu, ten dziób jest troszeczkę u góry i istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że ten kajak się prześlizgnie przez to dno. Będą dwa znaki, jeden szybki nurt, drugi duże kamienie. Przy tych znakach koniecznie należy ściągnąć paski przy kapokach. Tam dochodzi najczęściej do wywracania kajaków w tych dwóch miejscach. A miał być łatwy spływ. Będzie łatwy. Będzie łatwy. Zobaczy pani, tylko to są dwa takie miejsca na 5 godzin trasy. Tam następuje selekcja, tak? I tak, do wywracania kajaków dochodzi najczęściej przy wchodzeniu i wychodzeniu z kajaka. Dlatego należy pamiętać, żeby chodzić koniecznie po środku kajaka. Nie stawiamy nigdzie nogi po bokach, tylko zawsze jak wstajemy nawet, to wstajemy tak. Złączone nogi, ewentualnie jedna w przodu, druga z tyłu. Na małyszach. I tak wychodzimy z kajaka. Tyle markiem. No. To wszystko z mojej strony, widzimy się na mecie. Mam nadzieję. Ze wszystkimi. Mam nadzieję, że ze wszystkimi. Dzięki wielkie, Kornel. Lecę płynąć. Udanego spływu. No, nie dziękuję, mam nadzieję, że się spotkamy na mecie. No. Okay. Woda wcale nie jest taka zimna, jak się by wydawało. Ja mam butelkę. Nie, my się trzymamy specjalnie. My się trzymamy, żeby nas podrzeć. Małe problemy techniczne. Ale jesteś Tomasz już nawet ma czerwoną twarz. No, jesteśmy w kajaku, jest git. Za ten kajak tak samo płynie. Gonimy teraz. Dobrze. Oj, fajnie. No nie. On tutaj się obija. Ja tu dbam o odpowiednią oprawę audiowizualną. Słuchaj, musimy ich jakoś zablokować i opryskać. Za długo są susi. Zablokować ich i opryskać. Tak, boczki. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Odjazd! Rekszaki! Damy radę! To jest cała natura! To może fajnie widać. O, na przód! Prawa! Płynęliśmy na samej kamień. Ani z prawej. Lewa. Ani z prawej, ani z lewej, dobra. Ja się depnę. Leonardo DiCaprio!
Leo, nie! Leo. Ja ci pomogę, ja ci pomogę. Umrzesz szybciej po prostu. Ale z tym kapakiem. Z tym kapakiem jest fajnie. Też się wbijam. Też się wbijam do środka. Do tego. Człowiek na bord! Teraz ja przytrzymał kajak. Dobra. A ciekawe, czy mi cię tak nie wciągnął. Dawaj, zrobimy próbę, co? Co? Zrobimy próbę, czy mi cię nie wciągnął. Próba ratowniczą. No do środka kajaka. No. Leonardo. Dobra. Dasz radę. Uratuję cię. Dobra, dobra, dobra. Plecak idzie. Czekaj. Ty, gdzie jest mój plecak? Cicho. Ja mam kluczyki do samochodu. Jest w środku czy nie? Jest. Był mały problem. Mieliśmy już drugie wodowanie, dopływamy do mostu, który oznacza czwarty kilometr. Dopiero czwarty. Dopiero czwarty. My już nie mamy siły. Powinny być jakieś sklepy przy drodze. I z lewej, z lewej, z lewej. Mały postój na posiłek. Trafiło nam się ognisko. Panie, tu dziękujemy tutaj tubylcom. Organizatorom. Super, się zagrzejemy. Albo pod tym, albo z bokiem tu. Dajemy posty. Oni przeszli, to my nie przejdziemy? Zbliżamy się do końca naszej podróży. Tam widać nasz obóz końcowy. Tam się zatrzymamy i rozpakujemy się po prostu z kajaków. No, powiem, że było ciekawych parę akcji. Siłownię na pewno mamy z głowy. Siłownię mamy z głowy na 100%. Plus do tego jeszcze było pływanie, wodowanie, podwójne dachowanie. Było ciekawie. No i git malina. Już spadam stąd.